Po powtórzeniu podstawowych formuł matematycznych możemy przystąpić teraz do ważnej kategorii formuł logicznych i warunkowych. Kategorie formuł możemy przejrzeć sobie na karcie formuły, gdzie operacje matematyczne wykorzystywaliśmy z zakładki matematyczne, natomiast teraz zajmiemy się niektórymi z formuł, które znajdziemy w sekcji logiczne. Mówiąc o formułach logicznych, warto wspomnieć, że oprócz tego, że komórki mogą przyjmować wartość liczbową, liczbową z procentami, z walutą, mogą też być datą, czasem i różnymi innymi takimi typami danych, na których pracuje się w Excelu, mogą też mieć taki specjalny typ danych, prawda, fałsz, który właśnie w ramach tych formuł logicznych będziemy mogli zaobserwować w akcji. Przejdźmy do poleceń i zobaczmy, co ciekawego czeka nas w tym ćwiczeniu. Pierwsze polecenie, czy wartość, którą znajdziemy w kolumnie A, jest równa 10. Równa się, żeby rozpocząć pisanie formuły, komórka, na której będziemy pracować i sprawdzamy, czy jest równa 10. To jest pierwsze miejsce, gdzie zobaczymy, że w momencie, kiedy dokonujemy pewnego porównania tekstów lub wartości liczbowych, może się okazać, że wynikiem działania formuły jest tylko informacja, czy to jest prawda lub czy to jest fałsz, bo jeśli przeciągniemy tę formułę niżej, zobaczymy też wartość fałsz. Co więcej, słowo prawda, fałsz można bez problemu wykorzystywać też w formułach i są nawet formuły, które tak się nazywają, więc jeśli chcemy sprawdzić, czy komórka A4 równa się prawda, to prawda możemy zapisać z nawiasami w ramach formuły i ta formuła powinna nam zadziałać, albo możemy tych nawiasów w ogóle się pozbyć i Excel i tak sobie poradzi, nie dostawiając tych nawiasów. Sprawdzenie, czy prawda to prawda, daje wynik prawda. Sprawdzenie, czy fałsz to prawda, daje wynik fałsz. Czasami zamiast słów prawda i fałsz wykorzystuje się w Excelu wartości 0 lub 1, którym jest to przyporządkowane w środku Excela. Skąd to wiadomo? Jeśli napiszemy formułę, w której do wartości prawda, którą mamy w komórce A6, dodamy inną wartość prawda, może się okazać, że Excel potrafi zamienić fałsz na 0, prawdę na 1 i wyliczyć, że dwie komórki, które zawierają prawda, łącznie dają nam wynik sumowania 2. Kończąc więc to ćwiczenie, czy A6 dodać prawda to jest równe 2? Jak najbardziej możemy sumować też właśnie takie komórki jak prawda i fałsz. Przygotowując kurs, aż sam musiałem sprawdzić, czy jest tak w każdym przypadku i okazuje się, że nie zawsze, dlatego że niekoniecznie 0 jest równe wartości fałsz. Niby się to zgadza na poziomie matematyki, ale dla Excela 0 jest jednak czymś innym w momencie, kiedy byśmy te dwie wartości próbowali zestawić i o tej różnicy warto pamiętać. Tam, gdzie mówimy o takim dwubiegunowym świecie prawda-fałsz, możemy poprosić Excela też o przeciwieństwo. Przeciwieństwo wywołujemy formułą nie. Odwołując się więc do wartości liczbowej 0, otrzymamy wartość prawda, bo wartości 0 odpowiada fałsz. Jeżeli to samo wykonamy dla wartości prawda w komórce A9, opisanej albo tekstowo, albo liczbowo, uzyskamy przeciwieństwo, czyli wartość fałsz. Będziemy teraz przechodzić do różnych operatorów matematycznych i oprócz takich jak znak większy, mniejszy, większy, równy, różny, warto przy tej okazji wspomnieć też o znaku potęgowania, który od czasu do czasu spotkamy też w Excelu. Znak potęgowania znajdziemy na klawiaturze pod klawiszem 6, wykorzystując klawisz Shift. W związku z tym, jeśli chcielibyśmy sprawdzić, czy minus 3 podniesione do potęgi drugiej jest równe 9, możemy napisać następującą formułę. Równa się komórka A10 podniesiona Shift 6 do potęgi drugiej. Zobaczymy, że uzyskujemy wynik 9 i rzeczywiście ta nasza wartość porównana do 9 zwróci nam ponownie wartość prawda. Przykład ten z podnoszeniem do potęgi liczby ujemnej pojawia się tu nieprzypadkowo, dlatego że minus 3 podniesione do potęgi drugiej zapisane w taki sposób
nie oznacza dla nas, że potęgowanie będzie wykonywane najpierw, tylko że minus 3 jest traktowane jako jedna duża liczba ujemna. De facto możemy sobie wyobrazić, że jest tu postawiony przez Excela pewien nawias, którego nie widać, który sprawi, że ta wartość wyniesie 9. Jeśli chcielibyśmy uzyskać wartość ujemną przy podnoszeniu tej liczby do potęgi drugiej, musielibyśmy minus postawić przed nawiasem i dopiero podnieść trójkę do potęgi drugiej, aby uzyskać wartość ujemną. Czas na porównania matematyczne. Czy 9 jest większe od 10? Czy 9 jest większe od 10? Nieprawda. Czy 10 jest większe lub równe 10? Prawda. Czy 11 jest większe lub równe 10? Ponownie prawda. Czy 10 jest różne od 10? I tutaj symbol różności, który powoduje, że jesteśmy w stanie sprawdzić, czy te dwa ciągi tekstowe albo dwie liczby są od siebie różne. Analogicznie, jeśli sprawdzimy, czy 11 jest różne od 10, uzyskamy od Excela potwierdzenie, że rzeczywiście 11 to nie 10. Pracując z procentami, warto pamiętać, że możemy posługiwać się ich odpowiednikiem dziesiętnym, czyli sprawdzając, czy 10% z komórki A16 jest równe 0,1, czyli 1 dziesiąta, czyli liczbowy odpowiednik 10%, uzyskamy wartość prawda i analogiczna formuła, jeżeli 10% z komórki A17 równa się 10%, tutaj posługując się symbolem procentowym, nie stracimy tak naprawdę na jakości tej formuły. Dodatkowo w świecie logiki i co za tym idzie w świecie Excela możemy sprawdzać, czy spełniony jest co najmniej jeden warunek lub czy jednocześnie spełnione są wszystkie warunki, które są nam potrzebne, żeby coś policzyć. W takich scenariuszach przydaje się formuła lub oraz formuła właśnie oraz. Nasze polecenie, czy jedna z komórek zawiera ciąg tekstowy pies. Równa się lub i kolejne warunki logiczne oddzielamy sobie średnikiem. W naszym przypadku, czy komórka A18 jest równa i w tym momencie przydałoby się odwołać jakoś do ciągu tekstowego, który mamy w poleceniu, a ciągi tekstowe w Excelu będziemy wprowadzać w cudzysłowie, więc wpisujemy cudzysłów otwierający pies, zamknąć cudzysłów. Lub warunek numer 2, czy komórka A19 jest równa pies, zamykamy cudzysłów, zamykamy też nawias. Przy tej okazji zobaczymy, że wszystkie takie formuły tekstowe, jeżeli, lub, oraz i wiele innych, nie biorą pod uwagę wielkości liter, a nasza formuła zwraca wartość prawda, ponieważ co najmniej jedna z komórek, które wskazaliśmy, zawiera wartość tekstową pies. Kolejne polecenie, czy obie komórki, które mamy w A20 i A21 są większe lub równe 10. Ponieważ chcemy sprawdzić te warunki jednocześnie, posłużymy się formułą oraz, w której argumenty oddziela się podobnie jak w ramach formuły lub, jednak sprawdzane są oba warunki jednocześnie. Czy A20 jest większe lub równe 10 oraz po średniku, czy A21 jest większe lub równe 10. W naszym przypadku tylko jedna z tych liczb spełnia ten warunek, w związku z tym po zamknięciu nawiasu i wciśnięciu Enter powinniśmy otrzymać wartość fałsz.